Wierzę. Że... Nie wiesz, że tego nie ma jako wierzę. Wierzę, zaczynamy. Jak dobrze przeżyć Wielki post? No tak, bo to jest jak dobrze przeżyć Wielki post. Słuchajcie. Jordan się śmieje, bo właśnie mu nie wyszła koncepcja. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że już widzieliście, jak Maciej przeżywa Wielki Post. E, dowiecie się niedługo, jak Sławek przeżywa Wielki Post, jaki ma dobre e, praktyki w tym wszystkim. A ja chciałbym Wam powiedzieć, jak ksiądz e, dobrze przeżywa Wielki Post. I jeżeli kogoś zachęci to wszystko, będę przeszczęśliwy. Natomiast pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie i ja to stosuję u siebie, żeby mi po prostu było łatwiej przeżyć ten Wielki Post. Pierwszą rzecz, którą robię, robię sobie jedno postanowienie. Dlaczego nie robię więcej postanowień? Dlatego, że wiem, że ich po prostu nie zrobię. Albo poddam się po tygodniu lub dwóch. Wiem, że każdy z nas ma wielki, wielką środę, wow, wow, środę popielcową, ma takie wielkie zaangażowanie i mówi, wtedy mi się uda, na bank, wszystkie postanowienia, nawrócenie pełne. No, ja tak długo myślałem, natomiast w tym roku już wiem, że mi się to totalnie nie uda, dlatego mam jedno postanowienie, które jest na ten wielki post. I to wielkie, dla mnie wielkie postanowienie brzmi, że od godziny 21 do godziny 7 nie korzystam z komórki ani z portali społecznościowych. I wierzcie, boli bardzo, zwłaszcza te przez kilka dni, natomiast daje mi ogromną wolność, bo uczę się, że to nie jest najważniejsze. Drugą praktyką, którą bardzo stosuję, to, że staram się, żeby moja modlitwa szła w głowie to znaczy nie dokładam sobie żadnych praktyk duchowych które gdzieś się tam pojawiają. Natomiast przede wszystkim staram się, żeby były one w większym skupieniu, żeby były dokładne, że jak na przykład modlę się jutrznią czy godziną czytań, czyli modlitwą brewiarzową jakąkolwiek, to staram się przedtem chwilę usiąść, skupić się, prosić Pana Boga o skupienie. Kiedyś to robiłem, teraz zapomniałem, więc dla mnie to jest idealne w tym wszystkim. Praktyki, które jeszcze stosuję, i one są troszeczkę dziwne, natomiast mnie bardzo pomagają w dobrym przeżyciu wielkiego postu. To znaczy, śpiewam sobie pieśni pasyjne. I te pieśni pasyjne pojawiają się co jakiś czas na naszym kanale, ale także te pieśni pasyjne są bardzo często przez nas zapomniane. Więc może warto jest, jakbyście wyszukiwalce nawet na YouTubie wpisali sobie pieśni pasyjne i zobaczycie, jakie tam są perełki. Jak tam jest stała matka boleściwa, albo duszochrystusowa, to są po prostu wow. Tak piękne pieśni, i czasami można mnie spotkać, jak idę sobie i podśpiewuję sobie, i nie podśpiewuję sobie żadnych wtedy piosenek rozrywkowych, ale właśnie podśpiewuję sobie pieśni pasyjne. I ostatnia rzecz, którą bardzo lubię i wszyscy się ze mnie śmieją, uwielbiam śpiewać Gorzkie Żale. To są jedne, jedne z piękniejszych nabożeństw dla mnie. Mam problem trochę z drogą krzyżową, natomiast Gorzkie Żale. Wow! I Gorzkie Żale są w każdą niedzielę, i dla mnie to jest po prostu możliwość, żeby pośpiewać sobie łącznie ze wszystkimi. Super. Jestem ciekawy, jakie Wy macie praktyki pokutne, jakie macie dobre postanowienia na ten Wielki Post. Poczekajcie też, co powie Sławek. Myślę, że zarówno małżonek, jak i singiel będą mieli zupełnie inne podejście. Zresztą ksiądz ma też inne podejście. Trzymajcie się, dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Z Bogiem. Z Bogiem mi wyszło.